Witamy pięknie. Czwartek. Czwarty dzień czerwca 2015 roku. To jest zbiornik Oczałkowicki, a my dzisiaj prawdopodobnie będziemy nad zbiornikiem Żywieckim. Czekam na Michała. Pogoda zapowiada się w miarę. Długi czerwcowy weekend. Zaczynamy. A my już witamy wszystkich na Żywiecczyźnie. Ruch spory, wiadomo, długi weekend, góry, Kotlina Żywiecka, trochę zamglona, Babia Góra gdzieś tam widoczna, masyw Pilska też widoczny za krzakami. No, Skrzyczne się nam akurat ukryło za drzewami. Jaki to jest piękny widok, widzieć rowerzystów tak przemierzających te łąki na tle pięknych widoków. Mieliśmy krótki wyścig w Bielsku, od Ligoty aż do Bielska, dziadek dał czadu. My też. Widać mnóstwo rowerzystów na trasie. Boże Ciało. 4 czerwca 2015. Bardzo ważna data. Bowiem 26 lat temu w Polsce odbyły się pierwsze po wojnie wybory, które obaliły komunizm. A to już Skrzyczne widziane z Godziszki. Z nadajnikiem telewizji cyfrowej i miłośnicy sportów paralotniarskich dzisiaj mają dobre wiatry, także na pewno fajnie im się tam to wszystko układa. Tutaj wyłania się nam Pilsko, znany ośrodek sportów narciarskich, zimowych, narciarskich, snowboardowych, i Babia Góra bardzo za mgłą. A oczywiście przed nami cała Kotlina Żywiecka na czele z jeziorem Żywieckim, z którego my w Ligocie mamy wodę w wodociągach. Trasy, ależ dajemy czadu. O, teraz takie selfie. Kolejna wyprawa. Dom na widoku, bida. Ale bajer, przystrojona trasa na Boże Ciało. Należałoby w lewo pojechać, nie? Tak, pojedziemy w lewo. Skrzyczne w zeszłym roku zdobyte. Z panem Jurkiem. Są w miejscowości Lipowa. Skąd pochodzi mama mojego kolegi z Bronowa? Naprawdę piękne tereny Lipowa, cała Kotlina Żywiecka, naprawdę wspaniałe tereny na rower.
przepiękne tereny. Kotlina Żywiecka, Pilsko, naprawdę z Lipowej i Skrzyczne, tam za nami, mam nadzieję, że widać. Tutaj lepiej widać Skrzyczne z Lipowej. Troszkę dziurawa droga, dlatego tak trzepie, ale jest pięknie, jest fantastycznie tutaj. Beskid Mały, Beskid Żywiecki, a i była dziura. Fantastycznie. Dzisiaj jesteśmy w Żywcu, na terenie browarów żywieckich. Żywiec. Miasto oczywiście znane przede wszystkim z browarów. Ferdynand Kiepski by tu miał co robić, kurczę. Tyle piwa pić. Arcyksiążęcy browar w Żywcu. Tyle piwa, kurczę. Morze piwa, ocean piwa. Arcyksiążęcy browar w Żywcu. A możemy sprawdzić, co to za droga? Ale piwa. Jak się kręcę. Co, bierzemy? Pełne? No, chyba tak, bo są butelki, nie? Ci ja pierdzielę. Tylko przejść przez płot i wziąć, nie? Ile piwa. Heineken nawet tu jest. O. To jest budowany most na Sole w Żywcu. Przy drodze na Korbielów. Budowany, no bo tamten powódź zlikwidowała. Natomiast tutaj widać Beskid Mały i rzekę Sołę. I drugi most na Sole w Żywcu. Beskid Mały, Chrobacza Łąka, jak najbardziej. My pojedziemy kaskadami Soły, a tam w oddali widać górę Żar, którą będziemy jeszcze lepiej widzieć. Po wdrapaniu się na jakiś 10-metrowy wał, taki oto widoczek. Początek jeziora Żywieckiego. Pięknie, pięknie. Jezioro Żywieckie i góra Żar na pierwszym planie. Z elektrownią szczytowo-pompową Porąbka Żar. No i tam pojedziemy. To jest to piękno, to jest ta magia tych wypraw rowerowych. Takie oto piękne widoki. Jezioro Żywieckie. Góra Skrzyczne, Góra Klimczok, Beskid Mały, Przełęcz Przegibek, to gdzieś tam jest. Przeszkody na trasie. Pięknie, to jest mało powiedziane. Cudownie. W całej okazałości jezioro Żywieckie. Chociaż wody mało.
po kilku problemach związanych z objechaniem tego jeziora. Tutaj ono się wydaje wąskie, ale w rzeczywistości tak nie jest. Dotarliśmy na tamę w Tresnej, jezioro Żywieckie, a w oddali Pilsko. Co ciekawe, z drugiej strony tu już wypływa Soła, a my przejeżdżaliśmy przez Koszarawę. Co ciekawe, tutaj w pełnej okazałości, jak już wspominałem wcześniej, Góra Żar z nowym stokiem narciarskim i koleją linowo-terenową, podobną do tej, która jest w Zakopanem na Gubałówkę. O właśnie, widać tą kolej. Trzeba się tam kiedyś w zimie na narty wybrać. Roztomili niecałą godzinę. Przyjechaliśmy na przegibek w Beskidzie Małym. Serpentyną, tak jak ta czarna linia. Z nad jeziora Międzywrockiego. Do Bielska Białej. Straconki. Myśleliśmy, żeby jechać na Kozubnik, jeszcze tam te ruiny obejrzeć. Niestety problemy na trasie wokół jeziora Żywieckiego nas nieco przewyższyły, dlatego musiał coś tam zamawiać. Dlatego skracamy drogę przez przegibek. Nie ma źle. To już jedna z tras rowerowych w Bielsku. Zakłady Fiata. Rzeka Biała. Ile kilometrów na koncie? Ja wtedy. Michał ma już 110. No i jest dobrze.